Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj zaczynamy nasze spotkanie. Pierwszy panel bardzo ważny, w którym pani Anna Englert-Bator powie o stygmatyzacji i będzie to rozmowa z panią Moniką Kotlarek. Bardzo dziękujemy pani Moniko, że pani przyszła. Ja tak bardzo przedstawię, bo pewnie Aniu, ty jeszcze dopowiesz parę słów. Anna Englert-Bator jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia PTDBT, terapeutą poznawczo-behawioralnym i w bardzo zaawansowanym szkoleniu w terapii dialektyczno-behawioralnej. I zechciała tutaj poprowadzić tą rozmowę, więc bardzo, Ania, dziękuję tobie. A pani Moniko, nie wiem, pani Moniko, czy panią trzeba w ogóle przedstawiać, bo rozpoznawalną osobą bardzo. Blogerka, psycholog, terapeutka, autorka książek, właśnie, autorka książek. Też taka osoba, która bardzo zwiększa wiedzę edukacyjną, zwiększa poziom wiedzy w społeczeństwie, tak bym powiedziała. Dużo takiej potrzebnej pracy pani wykonuje i bardzo się cieszymy i dziękujemy za to, że dzisiaj pani do nas przyszła. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Także zostawiam teraz panie i ukrywam te osoby, które potrzebują ukryć. Nie, chyba już jest dobrze, mam wrażenie. Dobra. To pani Moniko, pani Magda już wszystko powiedziała tutaj. Czytałam pani książkę. Między innymi pani pisze w książce, że osoby z borderline codziennie zmagają się z tym schorzeniem, a ponadto często doświadczają piętna, dyskryminacji, izolacji i zniewag. Mi jest bardzo przykro i bardzo smutno. Ale rzeczywiście tak jest, że borderline, zaburzenie osobowości z pogranicza jest jednym chyba z najbardziej niezrozumianych, ale też stygmatyzowanych, prawda, zaburzeń psychicznych. Nawet język, który jest używany do osób z rozpoznaniem osobowości z pogranicza, jest taki generalnie krzywdzący, bym powiedziała. Bazuje na pewnych stereotypach, które są powielane automatycznie, zupełnie bezrefleksyjnie, prawda? I osoby z borderline nie mają żadnej ochrony, również w tym takim wymiarze językowym. Staramy się mówić osoba z niepełnosprawnością, prawda? Staramy się mówić osoba z autyzmem. Tutaj tego nie ma. Bardzo często używamy słów border, borderowiec. Wiele osób używa właśnie wobec nich takich piętnujących, takich lekceważących określeń. I wydaje się, że ta stygmatyzacja, jak się tak nad tym zastanawiałam, jest bardzo wielopłaszczyznowa, bo osoby z borderline doświadczają takiego społecznego naznaczenia, prawda, w otoczeniu i zarówno wśród najbliższych, ale generalnie w społeczeństwie, w środowisku, tak, zarówno w tej sferze osobistej, jak i zawodowej. Drugą taką płaszczyzną byłaby ta forma pewnej takiej samostygmatyzacji, bym powiedziała, i samowiktymizacji. Wiele osób wypowiada się o sobie no, bardzo negatywnie, tak, nadając sobie taką etykietkę bordera właśnie. W sferze językowej oni nie mają zaburzenia borderline, ale właściwie są tym zaburzeniem, tak się redukują całkowicie do diagnozy. No i co bardzo smutne jest i jako terapeucie smutno mi jest o tym mówić, ale jednak stygmatyzowanie płynie też ze środowiska profesjonalistów bardzo często. Niedaleko tutaj czytam ogłoszenie jednego z psychologów, który zaznaczył wyraźnie, że nie pracuje z borderline. Jedna z moich pacjentek dostała SMS-a od terapeuty, że jednak przemyślał sprawę i praca z borderline to jest zbyt obciążająca i nie będzie z nią pracował. No i mam takie wrażenie, że właśnie nie jestem pewna, z czego to wynika. Czy wynika to z braku empatii, czy wynika to z braku szacunku i zrozumienia, czy z tego, że jednak jeszcze ta stygmatyzacja jest tak duża, a osoby mają jakiś niepokój i lęk, czy będą i obawę, czy będą w stanie pomóc takiej osobie. I chciałabym, żebyśmy tak te trzy płaszczyzny tutaj sobie troszeczkę porozbijały na mniejsze, czyli czy jak pani uważa, z pani doświadczenia, z tego, co pani tutaj pracuje z pacjentami z osobowością borderline, czy łatwo jest przekonać osobę z BPD, że ta diagnoza ich nie definiuje i że może być czymś w ogóle pozytywnym? Bardzo wiele zależy od tego, przepraszam, i jakie dana osoba miała gdzieś tam wcześniej doświadczenia. Jeżeli nie miała styczności z borderline, czy z jakąś literaturą, taką powiedzmy bardziej fachową, tak, czy czymś takim, a wiedzę czerpie na przykład z mediów, czy z telewizji, czy z kina, czy z czegokolwiek, no to rzeczywiście trudno jest tutaj przejść do tego, że po drugiej stronie to cały czas jest człowiek, tak? I bez względu na to, jaką ma diagnozę. I tak jak dobrze pani zauważyła,
to nie jest border, to jest człowiek, który ma zaburzenie osobowości typu borderline, to jest jakaś diagnoza, to nie jest część osobowości, znaczy część jakiegoś charakteru, część naszego jestestwa i tak dalej. Natomiast, jak wspomniałam, jeżeli ktoś czerpie wiedzę z filmów, gdzie osoby z borderline są przedstawiane jako, nie wiem, agresywne, mordujące całe, wymordowujące całe rodziny albo w ogóle same najstraszniejsze rzeczy, no to otrzymanie diagnozy borderline może być przerażające i wtedy jest bardzo ciężko się odciąć od tego, że no skoro wszyscy tak przedstawiają tę diagnozę, no to ja na pewno taki jestem. Ja też będę agresywny, nieprzyjemny, fatalny, nie będę sobie radził w życiu i w ogóle to jest koniec świata. Dlatego to jest no, bardzo trudne tak naprawdę. Mhm. Bardzo często pacjenci obawiają się właśnie, że ten wzorzec funkcjonowania, ta diagnoza, która zostanie postawiona, jest to rzeczywiście osobowość z pogranicza borderline. Ale czy zdarzają się też pacjenci i na ile można ich przekonać, że to jest taki nowy rozdział, że dzięki temu uzyskają pomoc, że no, czy właśnie częściej to uważają, że to zamyka wszystkie drogi, czy uważają, że dzięki temu będą mogli uzyskać fachową pomoc? I tutaj znów, zależy na kogo się trafi na samym początku. Jeżeli diagnozę otrzyma się od specjalisty, powiedzmy, który nas straszy, no to rzeczywiście jest ciężko. Natomiast jeżeli otrzyma się diagnozę od kogoś bardziej empatycznego takiego i takiego rozumiejącego, od osoby, która pokieruje, co dalej można robić, czy udać się na terapię, czy coś jeszcze zrobić, czy terapię grupową, czy indywidualną, czy jakąkolwiek inną, to rzeczywiście jest dużo, dużo łatwiej, bo wtedy jakby ta osoba wie mniej więcej, co ma robić. Nie jest przerażona, chociaż no każda diagnoza jest trudna tak naprawdę, ale nie jest przerażona, tylko wie, z czym się mierzy. Dużo łatwiej jest wtedy, kiedy jakby znamy, w cudzysłowie oczywiście, wroga, tak, z którym się gdzieś tam mierzymy, bo wiemy, co robić mniej więcej. Mhm. Pani się zdecydowała na pracę z pacjentami z osobowością borderline z pogranicza. Ja też bardzo pracuję z takimi pacjentami. Tak sobie cały czas myślę, że z jednej strony trudności, jakie mają tutaj osoby z borderline w kontaktach interpersonalnych, no są ciężkie i trudne do zrozumienia, ale z drugiej strony no mają jednak bardzo wysoki ten poziom stygmatyzacji w grupie terapeutów, prawda? Pamiętam, 2 lata temu pacjentka była straszliwie zdziwiona po którejś sesji, mówi, ale jak to w ogóle jest, że pani mnie nie ocenia? I ją to nawet nie było takie to dla niej z zaciekawieniem pytanie, tylko z takim bezbrzeżnym smutkiem, prawda? Że do tej pory spotykała się z taką opinią, że to, co robi, jest trudne, że to, co robi, manipuluje. I to są takie łatki, które bardzo często osoby z BPD dostają, prawda? Niektórzy twierdzą, że ponadto, że nie da się ich wyleczyć, a jednak jak się nad tym zastanowimy, to badania pokazują, że rokowanie w przypadku borderline jest jednak nawet lepsze niż w przypadku większości zaburzeń osobowości, czy schizofrenii, czy choroby afektywnej dwubiegunowej, prawda? I jeżeli pacjenci trafią do specjalistów, to trafią do specjalistów, którzy pracują w nurtach, które są no, naukowo potwierdzone w swojej skuteczności w pracy z pacjentami z borderline, czyli psychoterapia poznawczo-behawioralna, no nasza umiłowana psychoterapia tutaj dialektyczno-behawioralna autorstwa Marszyliny Han, terapia schematów, to poprawia także ich psychospołeczne funkcjonowanie. Ale czy pani myśli, że też troszeczkę tej stygmatyzacji, która płynie od terapeutów, może powodować takie samospełniającą się przepowiednie? Czyli specjalista, klinicysta zaczyna pracę z pacjentem z diagnozą borderline i jest przekonany, że będzie to pacjent trudny, że będzie to pacjent manipulujący, że będzie to pacjent z absolutną dysregulacją emocjonalną, na którą się nie da zapanować. I w taki sposób troszeczkę go traktuje, wycofuje się emocjonalnie, tak żeby uniknąć tego poczucia manipulacji i żeby tutaj tak móc interpretować zachowanie jako będące pod kontrolą pacjenta. Czy myśli pani, że to jest możliwe, że właśnie to niezrozumienie tutaj, ten lęk, ta obawa też powoduje właśnie taki mechanizm samospełniającej się przepowiedni, że dlatego ciężko czasami niektórym terapeutom pracować? Bardzo, bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że tak to działa. Jeżeli, oczywiście, jako gdzieś tam specjaliści
ktoś przychodzi do nas z pewną diagnozą, no to my gdzieś tam z tyłu głowy musimy mieć symptomy, tak? Po prostu w jaki sposób objawia się dane zaburzenie, żeby wiedzieć też, z czym się mierzymy. Natomiast każdy dobry, empatyczny, wrażliwy specjalista powinien, tak jak wspomniałem na samym początku, widzieć przede wszystkim człowieka. Bo to, że my będziemy wiedzieć, że są pewne objawy i możemy się ich spodziewać, to wcale nie oznacza, że absolutnie każdy pacjent będzie je przejawiał po prostu. I do każdego, bez względu, no tak, diagnoza może być ta sama, natomiast każdy może to przeżywać inaczej, doświadczać inaczej, to wszystko się może inaczej objawiać. I tutaj musimy być naprawdę, naprawdę bardzo empatyczni, żeby zrozumieć i żeby dać się wypowiedzieć temu człowiekowi, co jemu najbardziej przeszkadza, co jego najbardziej boli. Bo my możemy mieć jakieś wyobrażenie, że to będzie kompletna, nie wiem, kompletne rozregulowanie emocji. Często tak jest, natomiast no to nie jest tak, że 100% przypadków to jest ten sam problem. Dlatego musimy słuchać i no, słyszeć to, co mówią drugie, co mówi druga strona do nas. Raporty pokazują, że pacjenci z osobowością borderline przerywają terapię w ciągu pierwszych 3 miesięcy i że generalnie tutaj ten przedział, wskaźniki rezygnacji właściwie z terapii wahają się w przedziale od 24 do aż 58, prawie 60%. Prawda? To jest bardzo dużo. Potocznie mówi się, że to jest specyfika pacjentów z borderline, ale wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest, że dużą rolę może tutaj odgrywać ta stygmatyzacja, która zupełnie w niezamierzony sposób wpływa na zachowanie, prawda, terapeuty. Jak przekonać terapeutów również, że naprawdę jest możliwe nauczenie adaptacyjnych zmian pacjentów z borderline, że jest dla nich nadzieja, że jest szansa, że mogą naprawdę powrócić do zdrowia i do życia? W jaki sposób przekonać terapeutów? Mhm. Myślę, że tak naprawdę jedyne, co można zrobić, to jest kwestia chyba takiej psychoedukacji po prostu. Tak naprawdę, bo no, oczywiście zdarza się, że rzeczywiście terapeuci gdzieś tam mówią, o, nie będę pracować z osobą z borderline. I tak naprawdę to też jest okej, bo jeżeli przychodzi do nas pacjent, klient z jakąkolwiek diagnozą, no to my też mamy prawo nie czuć się gotowi, nie czuć się wystarczająco kompetentni. I jeżeli rzeczywiście odrzucamy pewne osoby ze względu na, powiedzmy, nie wiem, brak takiej pewności siebie czy pewności swojej, no, twierdzimy, że nie podołamy, to jest okej. Jakby my też mamy do tego prawo. Pytanie, czy odrzucamy kogoś właśnie dlatego, że nie czujemy się kompetentni, czy odrzucamy kogoś takiego, bo o Jezus Maria, to na pewno będzie ktoś no, manipulujący, straszny, agresywny i nie wiadomo co, tak? Jeżeli to jest ten drugi przypadek, no to tutaj już zaczynamy mieć problem, tak? Właśnie z tą stygmatyzacją. I tu musiałaby wejść edukacja właśnie, takie spotkania, webinary, wykłady. No i powinno się oczywiście taką edukację zaczynać tak naprawdę od no, gdzieś tam wczesnych lat, a na studiach psychologicznych i medycznych, psychiatrycznych to już na 100%. Mhm. Powinno się to pojawiać. Nie tak gdzieś tam pobieżnie, ogólnikowo, tylko rzeczywiście trzeba by było zgłębić temat. Ja na studiach spotkałam się z opinią od jednego ze specjalistów, że nie pracuję z więcej niż jedną osobą zaburzeniem borderline w ciągu roku, że jest to tak obciążające. Wcale nie jest, prawda? Wcale nie jest. To są piękne chwile i dla terapeuty również bardzo dużo wspólnej satysfakcji właśnie. No, to prawda, to prawda. No ale właśnie, ale pacjenci mówią o sobie i mówią o nich również ich bliscy, że są tacy obrażalscy, że puszczają fochy, że mają cały szereg nieprzyjemnych emocji. I pacjenci, no co się pod tym kryje? Co się kryje pod tym obrażaniem? Tym takim właśnie potocznym pochowaniem? Myślę, że to jest właśnie ta taka nieumiejętność regulowania swoich emocji, nieumiejętność kontrolowania nie emocji, bo tych nie możemy kontrolować, ale swoich reakcji na te emocje. To też są na pewno wyuczone schematy, jakieś tam wyciągnięte z wcześniejszych doświadczeń, z dzieciństwa i tak dalej. Jeżeli przez całe życie reagowaliśmy w ten sposób albo obserwowaliśmy, że ktoś reaguje w ten sposób,
to jakby jeżeli przyswajaliśmy to przez, nie wiem, 20 lat, no to ciężko jest takich schematów się pozbyć. Dlatego najpierw trzeba je gdzieś tam zacząć rozpoznawać i to chyba jest najtrudniejsze, żeby zacząć widzieć, że taki schemat działania jest nieprzystosowawczy po prostu do funkcjonowania i dopiero wtedy możemy spróbować nad tym pracować. Często myślę, że pod tymi właśnie takimi pseudoobrażeniami się kryją się właśnie emocje, jakieś trudne, prawda? Frustracja, lęk, obawa przed niezrozumieniem. Wielu pacjentów próbuje się pozbyć różnych emocji, bo tutaj całe spektrum silnych, mocnych emocji, które doświadczają, przeżywają. Ale przecież te emocje są bardzo ważne w życiu, pełną funkcję, prawda? I tak mi się wydaje, że to, co powiedział, nie chcę tutaj pomieszać cytatu, ale brzmi to mniej więcej, że Antony Asher mówił, że nie wiem, jak to jest nie mieć silnych emocji, bo nawet jak nic nie czuję, czuję to całkowicie. Co to jest pustka, którą przeżywają pacjenci z osobowością borderline? Co to jest pustka? Myślę, że najsensowniej byłoby zapytać ich tak naprawdę, bo dla każdego, nawet dla ludzi bez jakiejkolwiek diagnozy, pustka może oznaczać coś innego. Pustka to jest czasami poczucie osamotnienia. Pustka to jest czasami brak tych tak zwanych pozytywnych emocji, tak? Brak radości, brak poczucia szczęścia, brak satysfakcji, brak dumy, zadowolenia z siebie. Pustka to też może być takie poczucie, że nic dobrego nas już nie czeka tak naprawdę i wszystko jest takie trochę bez sensu. I tak, no, pustka jest bardzo szerokim pojęciem tak naprawdę. W niej może się mieścić wszystko. A jak z tymi emocjami? Przede wszystkim myślę, że to, co jest najistotniejsze, to to, że nie ma emocji złych i dobrych. Emocje po prostu są. Emocja to jest jakaś informacja. Ona nam pokazuje, że jeżeli, nie wiem, pojawia się smutek, no to to jest jakaś informacja, że coś gdzieś tam się dzieje dookoła, czy w nas i musimy się temu przyjrzeć. Dobre lub złe, czy pozytywne lub negatywne mogą być jedynie nasze reakcje na to, bo jeżeli jesteśmy wściekli, no to możemy zareagować na przykład, nie wiem, że będziemy wrzeszczeć w poduszkę albo pójdziemy na długi spacer się po prostu zmęczyć i to jest okej. Natomiast no, tą taką nieprzystosowawczą reakcją jest na przykład, nie wiem, agresja wobec kogoś, tak, czy wobec siebie choćby. Więc to jest bardziej kwestia reakcji niż samej emocji. Emocje są ważne, emocje są wartościowe, emocje nam bardzo wiele dają, emocje nam pokazują, co się dzieje. I dobrze jest się ich nie bać i dobrze jest się im przyglądać przede wszystkim. Taka destygmatyzacja również emocji. Emocje pełnią funkcje przystosowawcze, prawda? Właśnie pokazują nam, jak jest jakiś lęk, jakaś obawa. A czy pacjenci mają szansę nauczyć się troszeczkę regulowania ich? Bo to jest tak, jakby żyli koło wulkanu. Nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie jakiś wyzwalacz, jakiś trigger, kiedy wybuchną, kiedy te emocje będą ich całkowicie przepełniać. Czy to będzie tutaj taki smutek, czy to będzie radość, czy to będzie właśnie złość i gniew. Bardzo ciężko jest im, nie mając pewnych umiejętności, zapanować nad tymi emocjami. Czy jesteśmy my, terapeuci, w stanie im pomóc? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Po to jesteśmy też, żeby pomóc właśnie w regulacji emocji. Dobrze będzie poobserwować z pacjentem te takie najtrudniejsze emocje, te, które sprawiają najwięcej problemów, powiedzmy. Musimy się zastanowić, co jest ich triggerem, tym wyzwalaczem takim, tak? Czy to jest jakaś sytuacja, może jakaś osoba, może jakaś myśl, może jakieś wspomnienie, cokolwiek gdzieś tam się pojawi. I zaczynamy sobie nad tą emocją pracować, pracujemy nad tym wyzwalaczem, tak? Czy da się go unikać, czy trzeba go ograniczyć, czy trzeba jeszcze w jakiś inny sposób do tego podejść. Analizujemy sobie każdą emocję, uczymy się, jak w bardziej przystosowawczy, zdrowy i bezpieczny sposób sobie z nią radzić. Piszemy z pacjentami listę takich zachowań, tak? Na przykład, jak wiemy, osoby z diagnozą borderline często bywają autoagresywne mocno, więc uczymy się innych zachowań.
które są bezpieczniejsze przede wszystkim, żeby nikomu nie stała się krzywda, zwłaszcza osobie z borderline. I emocje da się regulować te reakcje przede wszystkim, tak? Da się regulować emocje, da się nauczyć sposobów rozładowywania tych emocji. I to jest trudna praca, natomiast jest to do zrobienia zdecydowanie. Czy jest to trudna praca dla terapeuty, czy jest to trudna praca dla pacjenta? Myślę, że dla obu stron w inny sposób tak naprawdę. Przede wszystkim trzeba się wykazać ogromną cierpliwością, bo to trwa. Tak jak wspominałam, jeżeli w jakiś sposób reagowaliśmy na daną emocję przez ostatnich 20 czy 30 lat, no to ciężko będzie w 3 tygodnie cokolwiek zmienić. Trzeba się nastawić, że jednak ta terapia jest terapią długoterminową. Oczywiście nie twierdzę absolutnie, że to będzie taka terapia jak w tej książce Uratuj mnie, gdzie trwała tam 20 lat, ale jest to długoterminowa praca, natomiast poza tym, że może być trudna, to tak jak sama pani wspomniała, jest naprawdę niezwykle satysfakcjonująca dla obu stron. Rewelacyjnie się patrzy, jak rzeczy zaczynają się zmieniać, jak coś zaczyna działać. To jest naprawdę fantastyczna podróż taka wspólna. Podróż jest też opisana właśnie w książce, o której pani wspomniała, Uratuj mnie. To była taka jedna z pierwszych książek, którą przeczytałam i która zupełnie zmieniła moje patrzenie na osoby z borderline. Czy myśli pani, że jest to książka, którą warto przeczytać, którą specjaliści, którą pacjenci, właśnie dla kogo bardziej? To jest też dosyć specyficzna książka, bo no przede wszystkim dzieje się w Stanach Zjednoczonych, tak o ile dobrze pamiętam, więc tam i mentalność i jakby pewne zasady są troszeczkę inne niż w Polsce. Druga rzecz jest taka, że terapeuta był terapeutą psychoanalitykiem chyba. No i jakby ten nurt nastawia się na taką długoletnią pracę. Natomiast myślę, że fajnie to pokazuje właśnie takie objawy borderline. Przede wszystkim to takie przywiązanie, taki olbrzymi lęk przed odrzuceniem właśnie przez terapeutę. Te wszystkie ucieczki, powroty. Myślę, że to jest ciekawa książka dla obu stron, natomiast nadal należy pamiętać, że to jest po prostu przypadek jednej osoby i to nie u wszystkich absolutnie będzie tak wyglądało. Ale w ramach jakiejś tam edukacji, w ramach ciekawości jest to książka bardzo, bardzo interesująca, taka do zapoznania się. Pokazuje bardzo ogrom cierpienia, ale rzeczywiście, tak jak tu pani wspomniała, odwołuje się do tego, takiego też stereotypowego, ale czy prawdziwego. Nie porzucaj mnie, prawda? Nienawidzę cię, nie odchodź. To jest bardzo powszechne, jeśli mówimy o związkach, czy to partnerskich, czy małżeńskich, czy rodzinnych, czy w rodzeństwie, czy jakichkolwiek innych. To taka potrzeba akceptacji, potrzeba miłości, potrzeba bycia kochanym, kochaną. Jest tak silna, że czasami lęk przed porzuceniem, lęk przed utratą tej drugiej osoby jest wszechogarniający i nie jesteśmy w stanie gdzieś tam pomóc pacjentowi w opanowaniu tego, bo jest tak powszechny, no, a nikt nie jest w stanie dać gwarancji, że partner czy ktokolwiek w pewnym momencie nie odejdzie, tak, na przykład. I trzeba tutaj, myślę, że chyba to jest, poza pracą nad emocjami oczywiście, to jest chyba jedna z tych trudniejszych takich zagwozdek, żeby nauczyć osobę z diagnozą borderline, że w razie czego jest w stanie jakby zadbać o siebie sama, że ma ku temu warunki, ma ku temu zasoby wewnętrzne, zewnętrzne i uczy się takiej samodzielności troszeczkę może nawet. No, a czy rzeczywiście, bo na różnych forach różne informacje się pojawiają. Nawet w środowisku właśnie osobowości osób, które mają zaburzenie borderline, pojawiają się sformułowania, że w życiu nie stworzysz prawdziwego związku, nie jesteś w stanie mieć relacji, nigdy nie będziesz żoną, będziesz zawsze złą matką. Jak to jest, jeśli się tyczy relacji? Czy osoby mają szansę stworzyć relacje, stworzyć związki?
Z moich doświadczeń wynika, że jak najbardziej. Tylko tak jak mówię, no to nie zawsze są związki łatwe. Trzeba, tutaj dwie strony muszą przede wszystkim chcieć, przede wszystkim być cierpliwe do siebie nawzajem. Partnerzy czy partnerki powinni pamiętać, że muszą też zadbać o siebie, znaleźć sobie terapeutę, znaleźć jakąś grupę wsparcia. Muszą znaleźć swoje sposoby na to, żeby odreagowywać emocje. No i muszą się edukować, muszą wiedzieć, jakby z czym to się je, jak to wygląda na co dzień. Muszą troszeczkę się ubrać w taką grubszą skórę czasami. Natomiast to absolutnie nie wyklucza tego, że takie osoby się kochają, że chcą ze sobą być, że pomimo różnych tam zawirowań, zawichrowań są po prostu ze sobą szczęśliwi i chcą stworzyć fajne relacje, związki, nie wiem, małżeństwa, rodziny zakładać i tak dalej. Bardzo często diagnoza borderline wiąże się z dorastaniem w środowisku takim unieważniającym dla emocji, dla tego, co się przeżywa, prawda? I osoby uczą się też takiego samounieważniania dla swoich emocji, dla swoich przeżyć. Jak to jest z tą rodziną? Rodziną, która czasami uważa, że osoby nie chcą pomocy, że wcale nie chcą pomocy ani od nich, ani od swoich bliskich, ani od specjalistów. Bo mi się wydaje, że chcą pomocy, ale niektórzy myślą, że na nią nie zasługują, ale również niektórzy nie umieją po prostu przyjąć pomocy, niezależnie od tego, jak bardzo chcą. Tak, jeśli chodzi o rodziny, to tutaj problem jest bardzo podobny jak przy takich relacjach, powiedzmy, nazwijmy je partnerskimi. Po pierwsze, bardzo ciężko się patrzy, gdy nasze, nie wiem, dziecko, brat, siostra, córka, rodzic cierpi. To jest bolesne i to jest też trudne, żeby sobie z tym poradzić. Druga rzecz jest taka, że właśnie bez tej edukacji, bez wiedzy, bez mówienia o tym, czym jest borderline, jak wygląda, jak może wyglądać, bez rozmów, bez słuchania siebie nawzajem, ale też przede wszystkim bez słyszenia tego, co mówi druga strona, no nie jesteśmy w stanie zrobić czegokolwiek, bo nie będziemy wiedzieli, jak podejść. Jeżeli ktoś nas odpycha, no to jest ku temu jakiś powód i nie można tego zrzucić i powiedzieć, a dobra, on ma tam bordera, więc w ogóle dajmy sobie spokój i się obrażamy. Tylko próbujemy to ugryźć inaczej, spróbujmy za chwilę, może porozmawiać, może nawet, nie wiem, napisać SMS-a do siebie, jeżeli rozmowa jako taka jest trudna, tak, żeby nawiązać jakiś kontakt, jakąś komunikację. Przede wszystkim nie odwracać się od drugiej osoby, bo ta pomoc może być rzeczywiście potrzebna, ale lęk będzie tak silny, że ciężko będzie o tą pomoc poprosić. Ale dobrze jest być czujnym, obserwować, słuchać i w odpowiednim momencie po prostu podać rękę. Robię takie małe autolokowanie produktu. W Towarzystwie Terapii Dialektyczno-Behawioralnej prowadzimy taki program Family Connections. W środę, dzisiaj mamy 15, czyli 12, zapomniałam datę, przepraszam. W środę 12 było takie spotkanie uczestników, którzy brali udział w takim treningu dla rodzin. I to była rozmowa wspaniała, cudowna, która daje nadzieję, która pokazuje, że jak bardzo rodziny mogą się poczuć odciążone, kiedy zrozumieją, kiedy nabędą umiejętności funkcjonowania, jakie to jest odciążające zarówno dla pacjenta, jak i dla rodzin. Mamy mnóstwo w Polsce wspaniałych liderów, którzy biorą udział w tym projekcie, którzy pracują za darmo, którzy organizują takie tutaj treningi dla rodzin. Bardzo prosimy i zachęcamy. Tutaj kolejna rozmowa, w której pokazuje się, że jest duża potrzeba, żeby edukować, żeby pokazywać, że jest nadzieja, żeby odzierać z tej stygmy, prawda, tutaj całkowicie. Prosimy, uruchamiajcie treningi, bo jest wielka potrzeba w narodzie, naprawdę. Osoby potrzebują zrozumienia, osoby potrzebują też konkretnych umiejętności. A rodziny też powinny się nauczyć, jak funkcjonować z osobą z dysregulacją emocjonalną, bo jest to absolutnie do funkcjonowania, do przeżycia, do zrobienia. Czy to jest prawdą, że osoby zawsze manipulują, zawsze są trudne? Nie, absolutnie nie.
Absolutnie nie. Tak się utarło. Ja myślę właśnie, że to jest trochę myślę, że w dużej mierze jest to niestety wina mediów, tak? No bo wiemy, że jeżeli trafi się osoba z diagnozą borderline, która rzeczywiście tam, nie wiem, zdarzyło jej się manipulować, czy oszukiwać, czy cokolwiek, no to takie coś się w cudzysłowie sprzeda, tak? Taki tytuł artykułu się kliknie, taki program pod takim tytułem zawsze będzie miał oglądalność i nagle wszyscy widzą tylko takiego człowieka i wydaje mi się, że absolutnie wszyscy manipulują, kłamią, oszukują, zdradzają i nie wiadomo, co tam się dzieje. Absolutnie tak nie jest. Borderline to jest diagnoza. Ale też tylko diagnoza, bo tak jak mówiłam, po drugiej stronie jest człowiek ze swoimi pragnieniami, marzeniami, problemami, pasjami, celami do osiągnięcia, ze swoimi wadami, zaletami i jeżeli skupimy się tylko na tym i będziemy go widzieć przez pryzmat diagnozy, no to nie zajedziemy daleko, tak? To nie będziemy w stanie mu pomóc, bo to jest bardzo mocno ograniczające tak naprawdę. Tak jak wspomniałam, my musimy wiedzieć mniej więcej, z czym się mierzymy, więc oczywiście dobrze jest znać gdzieś tam jakieś podstawy teoretyczne, tak? No bo to jest niezbędne, żeby w ogóle od czegoś zacząć. Ale powinniśmy słuchać drugiej strony. Jeżeli wydaje nam się, że na przykład nasz bliski z diagnozą borderline potrzebuje czegoś tam, to dlaczego go nie zapytać, tak? Czego potrzebujesz? Czy mogę coś teraz dla ciebie zrobić? Pamiętaj, że jestem i gdybyś potrzebowała pomocy, to po prostu dzwoń, pisz, przyjdź, cokolwiek. Rozmawiajmy i słuchajmy i pytajmy wprost, czego taka osoba potrzebuje. To nie jest człowiek, który jest ubezwłasnowolniony, który nie jest w pełni władz umysłowych, czy cokolwiek takiego. To jest druga osoba, która ma takie same potrzeby i pragnienia, jak osoby bez takiej diagnozy albo z innymi diagnozami. Czy pod tą manipulacją, która czasami się przydarza rzeczywiście, może być lęk, czy to może być podszyte lękiem, smutkiem, właśnie takimi innymi zupełnie emocjami, a z tego wychodzi zachowanie manipulujące? Tak, jak najbardziej. Manipulacja to jest dosyć złożone zachowanie. Ona bardzo często bierze się właśnie z lęku przed czymś, z lęku przed odrzuceniem na przykład, z lęku przed samotnością, z lęku przed tym, że jesteśmy, nie wiem, niewystarczająco dobrzy do czegoś, więc łatwiej może być komuś trochę nakłamać, trochę zmanipulować, trochę coś tam powymyślać, żeby też na przykład przedstawić siebie w lepszym świetle, żeby ktoś drugi nie zobaczył, co jest w środku. Tak naprawdę trochę łatwiej jest się otoczyć takim całunem manipulacji niż rzeczywiście się otworzyć, bo może się okazać, że ktoś nie będzie chciał nas zaakceptować, tak? Albo nas odrzuci, więc łatwiej się manipuluje niż otwiera i naraża na ból. Czasami mówi się też, bo parę minut wcześniej wspomniała Pani o tych autoagresji, o autouszkodzeniach. Spotkałam się też z taką opinią, czasami rodzin, że to nie jest nic innego jak właśnie manipulowanie, jak zwykła chęć wzbudzenia uwagi, jak takie atencyjne zachowanie. Z tego wynikają samookaleczenia, mówienie o samobójstwach również wtórnie. Wiemy, że to nie jest to samo, ale jedno. Jeżeli mówimy o samobójstwach, to Zawsze jestem i zawsze bardzo mocno uczulam, żeby absolutnie każde wspomnienie o tym, że ktoś nie chce żyć, chce się zabić albo cokolwiek takiego, brać w 100% poważnie. Nawet jeżeli takie, nie wiem, myśli, groźby, słowa padały 100 razy i ani razu nic się nie wydarzyło, to musimy być czujni, bo ten 101 naprawdę może się coś zadziać i lepiej jest przesadzić w cudzysłowie z tą taką troską i z obserwacją drugiej osoby, niż cokolwiek przeoczyć, bo to się skończy tragicznie. Autoagresja służy rozładowywaniu emocji. Tutaj też często bywa tak, że ten ból fizyczny jest troszeczkę łatwiej opanować niż ból psychiczny, który jest w środku. Wiele osób potrzebuje poczuć ten ból, żeby poczuć ulgę. Część osób
W pewnym sensie mówi się, że autoagresja bywa uzależniająca, bo też jest tak, że w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, zrobimy sobie krzywdę, czy się uderzymy, czy cokolwiek nas boli, to nasz mózg wydziela więcej serotoniny, żeby zadziałać troszeczkę przeciwbólowo, więc to może być uzależniające lekko. Ale byłabym bardzo daleka od oceniania tego, że jest to sposób manipulacji. Raczej obserwowałabym, w których momentach to się dzieje, co jest tym triggerem, wyzwalaczem takich zachowań i reagować przede wszystkim, czy to są, nie wiem, jeżeli ktoś się nacina na przykład, to najważniejsze pytanie, jak głębokie są to nacięcia, żeby, że tak powiem, przy okazji nie doszło do próby samobójczej, bo będzie to za głębokie, żeby wystarczył plaster, tak, czy samoszycie, tak, że trzeba będzie tutaj skorzystać rzeczywiście z karetki, ze szpitala i tak dalej. Dobrze jest też spróbować wypracować sobie, czy to z terapeutą, czy z bliskimi, różne sposoby, w jaki sposób można inaczej to robić. Jeżeli potrzebujemy trochę bólu, tak czujemy, że po prostu potrzebujemy tego bólu fizycznego, na przykład, nie wiem, chwycić kostkę lodu w dłoń i ją długo trzymać, aż poczujemy, że rzeczywiście gdzieś tam jest to nieprzyjemne i dostaniemy ten zastrzyk serotoniny. No nie jest to w 100% idealne rozwiązanie, tak? Natomiast jest dużo bezpieczniejsze, dużo zdrowsze i dużo lepsze niż robienie sobie krzywdy w inny sposób. Terapia dialektyczno-behawioralna uczy bardzo dużo umiejętności tolerowania tutaj dyskomfortu, przetrwania kryzysu, prawda? Więc zachęcamy do korzystania z usług terapeutów, którzy potrafią nauczyć właśnie takich technik, którzy potrafią nauczyć takich umiejętności. W swojej książce poświęca Pani troszeczkę uwagi o mówieniu, o zaburzeniach właśnie osobowości borderline i dzieli to Pani na takie trzy jakby kategorie. Co powiedzieć, jeśli mówimy o diagnozie, co powiedzieć, jeśli mówimy o leczeniu i co powiedzieć, jeśli mówimy o zdrowieniu. Jak się dzieje, kiedy mówimy właśnie o tych kategoriach pacjenta? Przede wszystkim w zależności od tego, czy jesteśmy rodziną, bliskim specjalistą, czy kimkolwiek, to zwłaszcza jeśli jesteśmy specjalistami, to należałoby unikać bardzo naukowych słów. Przede wszystkim należy znowu zaobserwować, jaki człowiek siedzi obok nas, naprzeciwko nas i dostosować jakby sposób mówienia do tej osoby. Ja nie mówię, że tutaj trzeba infantylizować te rozmowy, czy cokolwiek takiego, natomiast no mówienie, nie wiem, jakimiś naukowymi cytatami z DSM czy z ICD-10, no to nie będzie kompletnie, jakby zupełnie gdzieś tam spłynie po tej drugiej osobie. Należy oczywiście podać diagnozę, należy podać jakieś objawy podstawowe, tak jak to wygląda, należy pokierować w odpowiednie miejsce do terapeuty. Jeżeli są jakieś problemy te współwystępujące, to być może jakaś farmakoterapia na przykład na zaburzenia lękowe, tak? Gdzieś tam to wprowadzić, wcisnąć. No i przede wszystkim pokierować i wytłumaczyć, bez względu na to, jaką diagnozę dostajemy, mamy prawo być i często jesteśmy po prostu przerażeni, tak? Bo wiedzieliśmy, że coś się dzieje, poszliśmy do specjalisty, on nam powiedział, co się z nami dzieje, więc ten demon został nazwany, ale co teraz? No nie można tego człowieka, nie wiem, zamknąć za nim drzwi gabinetu i powiedzieć, no, radź sobie teraz, tak? Bo jest mało prawdopodobne, że ktokolwiek sobie poradzi po prostu. I tutaj trzeba wprowadzić trochę tę osobę w ten świat, tak? Powiedzieć, że no do tej pory było trudno i pewnie przez jakiś czas będzie trudno, ale otwiera się nowy rozdział i to, że jest trudno, to wcale nie oznacza, że tak już zostanie do końca życia. Można zacząć pracować, można zacząć się leczyć, można zacząć troszeczkę inne życie i wiadomo, że niektóre choroby czy zaburzenia nie mijają, ale można nad nimi panować, można je złagodzić. Myślę, że właśnie taka rozmowa nie podszyta takim lękiem
nerwami i tak dalej, ale to też bardzo dużo powie nam osoba specjalisty, tak? Jeżeli on jest przerażony borderline i ma, nie wiem, wyobrażenia nie wiadomo jakie, no to rzeczywiście może to się skończyć nieprzyjemnie, natomiast no powinno się rozmawiać, no przede wszystkim traktować drugą osobę jak takiego partnera do rozmowy, tak? Tłumaczyć mu, wyjaśniać, pomagać i pokierować, co może robić dalej. Ale najważniejsze, że jest nadzieja. Mamy tutaj jeszcze ogrom pracy do wykonania. My jako towarzystwo staramy się walczyć ze stygmatyzacją osób z borderline, bo one po prostu potrzebują zrozumienia, potrzebują technik, potrzebują umiejętności, ale jest nadzieja na lepsze, stabilniejsze życie. Mają szansę stworzyć związki. I nie manipulują tak bardzo, nie oszukują, nie kombinują. Marsha Linehan mówiła, pisze o tym w swojej książce, którą przypominam, mamy kilkanaście sztuk dla Państwa do wygrania, więc bądźcie czujni, przez całą naszą konferencję będą się pojawiać konkursy. Marsha pisze w swojej książce Życie warte przeżycia, że matka postrzegała ją jako tulipana, ale pragnęła z niej zrobić róże. Róże, tak jak wszyscy inni, prawda, w ogrodzie różami. I Marsha mówi, ale ona ja nie miałam nic takiego, żeby stać się różą. Ani wtedy, jak byłam dzieckiem, ani teraz, nigdy po prostu nie jestem w stanie się stać tą różą. I to jest wspaniała rzecz, którą Marsha opisała, taki konflikt, prawda? Taki dylemat, tulipan i róża. I Marsha rozmawiała ze swoimi klientami właśnie w taki sposób, że jeśli jesteś tulipanem, to nie próbuj być różą, ale znajdź ogród tulipanowy. Że wszyscy klienci nasi są takimi tulipanami, a próbują być różami. Myślę sobie, że jest to taka piękna metafora, która pokazuje, że jest bardzo dużo nadziei, tylko nie muszą starać się być kimś innym, ale nauczyć trochę umiejętności. Dziękuję Pani Moniko za rozmowę, ale tutaj będziemy kończyć. Być może nasze czujne koleżanki, które chyba obsługiwały cały czas czat, być może znalazły jakieś pytania bezpośrednio do Pani, które wymagałyby zadania teraz jeszcze. Gabrysiu, Alicjo. Mogę dodać tylko, że ta metafora rzeczywiście jest wspaniała i jeżeli jesteśmy takim tulipanem, tulipany są tak samo piękne, tak? Może troszeczkę inaczej pachną, może troszeczkę inaczej wyglądają, ale są tak samo piękne i tak tyle samo radości są w stanie i czerpać i wnieść w życie innych, więc jakby po co szukać albo próbować na siłę być różą tak naprawdę? Szukać ogrodników, którzy potrafią pracować i z panami, i z różami. Tak, dokładnie. Dobra, czyli rozumiem, że chyba nie ma pytań bezpośrednio do pani. Koleżanki się starały tutaj w czacie. Gabrysia się pojawiła, tylko coś się onieśmieliła i znikła. Gabrysia. A, ciekawe. Czego? W razie, gdyby się pojawiły jakieś pytania do mnie, to można je gdzieś tam, myślę, że można mnie znaleźć w różnych miejscach w sieci, więc można się gdzieś tam kierować i znaleźć i zadawać pytania, nie ma problemu. Widzę pytanie o tytuł pani książki, jest to Borderline, czyli jedną nogą nad przepaścią, przepraszam, nie nad krawędzią, tylko nad przepaścią, Monika Kotlarek. Wydawnictwo Sensus. A, jak namawiać bliskich do skorzystania z pomocy. A, to jest temat, który się zawsze gdzieś tam przewija. No nie zawsze jest to łatwe. Musimy pamiętać jako bliscy osoby z diagnozą borderline, że no nie jesteśmy w stanie na siłę nikogo zmusić do pomocy. Możemy edukować, możemy podrzucać jakieś artykuły ciekawe, możemy kontaktować się ze specjalistami i rozmawiać z nimi. Musimy pamiętać, żeby zadbać też o siebie, o swój komfort jako bliskich, tak? I cały czas o tym rozmawiać. Jest bardzo duża szansa, że w pewnym momencie osoba z dowolną diagnozą poczuje się po prostu tak źle, że będzie zmuszona niejako do szukania pomocy, ale rozmawiać o tym, wspominać, mówić, że to może być dobre, że pójdziemy razem, że wesprę cię, że pójdę z tobą, że będę ci towarzyszyć, razem przez to przejdziemy, może bardzo, bardzo pomóc.
My też pozwolę sobie dodać, bo tu jednak jesteśmy stowarzyszeniem, które próbuje zmieniać trochę polską rzeczywistość. I takie osoby, które się wahają, czy na przykład potrzebują pomocy, czy nie potrzebują, to już tu Ania wspomniałaś program Family Connection, czyli takie wsparcie dla bliskich osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza. Na naszym kanale YouTube jest bardzo taka poruszająca rozmowa właśnie absolwentów tego programu, ale też jest takie wystąpienie profesora Alana Fruzetti z wrześniowej konferencji, na którym on mówił, z jakimi trudnościami zmagają się bliscy osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza. I ja sobie tak myślę, że oni czasem nie szukają tej pomocy, bo sami też doświadczają trudności, depresji, czasem zaburzenia stresu pourazowego. I w tym przytłoczeniu, tak mi się wydaje, niektórzy mogą nie mieć takiej świadomości, że ja potrzebuję pomocy, bo po prostu zmagają się z dnia na dzień, żyją ze swoją trudnością. Ale mamy nadzieję, że to się będzie zmieniać i jedna i druga strona będzie więcej rozumiała i czuła się coraz lepiej. Bardzo dużo zysków jest dla rodziny też. Chyba w tych kategoriach też należy o tym mówić, że to jest realna pomoc, którą mogą dostać i dla siebie, i dla swoich bliskich. Dziękujemy bardzo i ja dziękuję Pani Moniko i Tobie, Ania. Dziękuję również. W pewnym napięciu, bo chcę jeszcze powiedzieć pewną informację techniczną dla wszystkich z Państwa. I zaraz się wyłączę i będzie dalsza część. Ania, to już będziesz Ty prowadziła, nie? Ja tylko chciałam powiedzieć, że pojawia się taka ankieta u Państwa o to, czy potrzebujecie zaświadczenia, więc tam proszę kliknąć tak, potrzebuję albo nie potrzebuję, bo na tej podstawie będą zaświadczenia wystawione. I chcę też powiedzieć, że mamy live'a na Facebooku. Nie wiedzieliśmy, że nam się go uda uruchomić, ale się udało, to trochę zajęło w tle. Więc jeżeli Państwo możecie udostępniać na Facebooku, też dzielić się z takimi osobami, które się nie zapisały, to nam to pomoże. I jeszcze jedną rzecz powiem. Dlatego, że ta konferencja jest darmowa, natomiast to nie jest tak, że stowarzyszenie i ta konferencja, ona jest darmowa dla nas jako organizatora. Tak? My trochę musieliśmy tutaj zainwestować, a jeszcze przed nami dzień trzeci i czwarty z tłumaczeniem symultanicznym. To też są sprawy dosyć kosztowne. Więc na Facebooku też mam prośbę o zbiórkę pieniędzy. Jeżeli ktoś z Państwa może rzucić grosz na tą zbiórkę, to będziemy zobowiązani. Także przepraszam za techniczną, ale to też są ważne rzeczy. Bardzo ważne. Jeżeli ankiety ktoś nie widzi o certyfikaty, to tam na dole powinno być takie, nie wiem czy... Chociaż nie, Państwo jak wchodzicie, to od razu się pojawia okienko. Od razu wyskakuje. Od razu wyskakuje, właśnie. Proszę na czacie tam o informację, czy jest, czy nie jest. Bo ja mam, że działa cały czas ta ankieta, że się pojawia. Jest. No. Jest. Jeżeli nie ma, to proszę napisać maila na nasz konferencyjny mail maj2021@pptdbt.pl. Witam, że byłem na konferencji na Zoomie, bo to będą osoby, które dostaną od nas zaświadczenia z tego Zooma i że nie było tej ankiety. Ja wpisuję adres i się już wyłączam technicznie. Dziękuję, dobrego dnia dla Państwa i Ania, oddaję Tobie głos. Pani Moniko, ja jeszcze raz bardzo dziękuję, że zechciała Pani wziąć udział. Dziękuję również. Zapraszam teraz Bartka,